Umiemy już mnożyć pisemnie przez liczby jednocyfrowe oraz liczby przez liczby z zerami na końcu. Teraz nauczymy się mnożyć pisemnie przez liczby wielocyfrowe. Zanim przejdziemy do naszego przykładu z liczbami wielocyfrowymi, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak byśmy w pamięci wykonywali taki przykład. 7 razy 42. Pewnie większość z Was postąpiłaby następująco. Najpierw pomnożylibyście 7 razy 40 i następnie dodalibyście do tego 7 razy 2. Oczywiście tutaj mamy 280, dodaj 14, to się równa 294, ale mnie, mówiąc szczerze, interesuje o ten fragment, ponieważ podobnie możemy postąpić w przypadku większych liczb. I tak, przejdźmy już do naszego przykładu liczb wielocyfrowych. 36 razy 578 moglibyśmy rozpisać, że to jest 30 razy 578, dodać 6 razy 578. I teraz spójrzmy. I to mnożenie potrafimy już wykonać pisemnie, prawda? Tu jest pomnożenie liczby przez liczbę jednocyfrową. Tu jest pomnożenie przez liczbę z zerem na końcu, tak? W sumie mnożenie przez liczbę jednocyfrową, ale jeszcze 0. I obydwa te mnożenia potrafimy. Na końcu co byśmy zrobili? Byśmy dodali, tak? Byśmy wykonali dodawanie. Czyli byłyby tu, można powiedzieć, 3 słupki. Ja nie będę robiła tych 3 słupków, tylko chcę Wam pokazać, jak można w jednym zapisie wykonać to mnożenie. I tak zapiszę teraz 578 razy 36. Jak zauważyliście, u góry zapisałam liczbę większą, dołu mniejszą, ale przede wszystkim należy pamiętać, że u góry zapisujemy liczbę o większej liczbie cyfr, czyli dłuższą, a na dole krótszą. Jeśli jest jednakowa liczba cyfr, to jest wszystko jedno. Ale również należy pamiętać o tym, że gdybym zapisała tak, 36 na górze, na dole 578, tu postawiła znak mnożenia, to takie mnożenie również możemy wykonać, to jest poprawnie matematycznie, ono jest po prostu dłuższe. Ale jak to zakończymy, to Wam pokażę. Jak wykonujemy to mnożenie? Najpierw mnożymy 6 razy 578, czyli to. I mnożymy to tak, jak mnożyliśmy przez liczby jednocyfrowe, czyli troszkę zapominamy o tej trójce. To wykonajmy. 6 razy 8, 48, czyli tu piszemy 8, 4 w pamięci, czy dalej. 6 razy 7, 42, dodaj 4, 46, 4 dalej. 6 razy 5, 30 i to 4. 34. Skreślę te cyfry, bo już ich użyliśmy, już nie będą potrzebne. Czyli tutaj mamy to. Teraz wykonamy, pomnożymy 3 dziesiątki, czyli 30 razy 578. Ale pamiętamy, że to są 3 dziesiątki i dlatego zaczniemy zapisywać w rzędzie dziesiątek. Ale będę mówiła 3, ale wiem, że to są dziesiątki. I dlatego w rzędzie dziesiątek zaczynamy zapisywać. Czyli 3 razy 8, 24, czyli tu piszę 4 i 2 dalej. 3 razy 7, 21, dodać 2, 23, ma dalej. 3 razy 5, 15 i 2, 17. Czyli o tu mamy to. Teraz, co muszę zrobić? Teraz muszę dodać, wykonać to dodawanie. Tak? Tu jest to dodawanie. 8, 6 dodaj 4, 10, 1 dalej, 1 dodaj 4, dodaj 3, 8, 3 dodać 7, 10 i 1 dodać 1, 2. Czyli nasz wynik to 20 808. I teraz pokażę Wam,
że można by to również zrobić tak, ale byłoby to po prostu dłużej. Najpierw mnożymy 8 razy 36. 8 razy 6, 48, 4, dalej 8 razy 3, 24, dodać 4, 28. Następnie mnożymy 7 dziesiątek razy 36 i ponieważ musimy pamiętać, że są dziesiątki, zaczynamy wpisywać w rzędzie dziesiątek. Czyli 7 razy 6, 42, tu wpisuję 4, tu wpisuję 2, 4 dalej. 7 razy 3, 21 i to 4, 25. No już, tak, 25. I ostatni. 5 setek razy 36 i pamiętamy, że ponieważ to są setki, zaczynamy wpisywać w rzędzie setek. 5 razy 6, 30. Tutaj 3 do pamięci. 5 razy 3, 15. Dodać to 3, 18. I co na koniec trzeba zrobić? Oczywiście dodać. 8, 8 dodać 2, 10. Tu jest 1, dalej. 1 dodać 2, 3 dodać 5, 8 dodać 0, 8. 2 dodać 8, 10, te 1 dalej, 1 dodać 1, 2. Oczywiście widzimy, że wynik jest ten sam, ale co? Mieliśmy aż 3 mnożenia, no i dodawanie większej grupy liczb, tak? Czyli, mówię, jest to prawidłowo matematycznie, natomiast jest to dłuższe. No i łatwiej się pomylić, bo jest więcej liczenia. Przejdźmy do kolejnych przykładów. 5326 razy 425. I tutaj również, jak przy dodawaniu i odejmowaniu, zwracam uwagę, bardzo ważne jest, żeby równiutko pod sobą zapisywać te liczby, czyli jeśli nie ma zer na końcu, to jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami i tak dalej. Żeby właśnie nam się nie pomyliło. No i teraz co? 5 mnożymy przez liczbę tą u góry. 5 razy 6, 30, tak, 30. 5 razy 2, 10, dodaj 3, 13. 5 razy 3, 15 i 1, 16. 5 razy 5, 25 i 1, 26. Teraz mnożymy 2 dziesiątki razy liczba u góry. Skreślam już liczby, które użyłam. Czyli zaczynamy wpisywać w rzędzie dziesiątek, bo mnożymy 2 dziesiątki. 2 razy 6, 12. 1 dalej. 2 razy 2, 4 i ten 1, 5. 2 razy 3, 6 i 2 razy 5, 10. I teraz mnożymy 4 setki razy liczba u góry i w związku z tym zaczynamy wpisywać w rzędzie setek. 4 razy 6, 24. 4 razy 2, 8, dodać te 2, 10. 4 razy 3, 12, dodać 1, 13. 4 razy 5, 20 i dodać 1, 21. I oczywiście dodajemy te 3 liczby. 0, 3 dodać 2, 5, 6 dodać 5, 11 dodać 4, 15, 1 dodać 6, 7 dodać 6, 13, 1 dodać 2, 3 dodać 3, 6, 1 dodać 1, 2 i 2. Czyli nasza liczba, ja sobie tak to troszkę pomogę tymi kropeczkami, to jest 2 263 550. I kolejny przykład. I tutaj właśnie macie przykład liczby o równej liczbie cyfr, 273 i 986. I jest wszystko jedno, którą zapiszecie u góry, a którą na dole. Czy tak zapiszecie? Czy tak? Wynik mnożenia będzie ten sam. Ja zrobię jeden przykład, a radzę zrobić drugi dla sprawdzenia.
czy dobrze obliczyliście i czy rzeczywiście ten wynik jest taki sam. On musi być taki sam, słuchajcie. No, zrobię ten pierwszy. 6 razy 3, 18. 6 razy 7, 42. Dodać 1, 43. 6 razy 2, 12 i 4, 16. Teraz skreślam. Znów kolorem, żeby jeszcze cały czas Wam pokazywać. 8 dziesiątek razy 3, 24. 8 razy 7, 56. Dodać 2, 58. 8 razy 2, 16. Dodać 5, 21. I 9 setek teraz mnożę. 9 razy 3, 27. 9 razy 7, 63. Dodać 2, 65. I 9 razy 2, 18. Dodać 6, 24. I dodaję te trzy liczby. 8, 3 dodać 4, 7. 6 dodać 8, 14, dodać 7, 21, tutaj 2 dalej, 2 dodać 1, 3, dodać 1, 4, dodać 5, 9, 2 dodać 4, 6 i 2, czyli 269 178 i sprawdźcie na tym przykładzie. I przejdźmy do kolejnego przykładu, jeszcze, który jest troszeczkę ciekawszy, dość specyficzny, ale też chcę Wam pokazać jedno takie ułatwienie. 2573 razy 408. I tutaj mamy, w tej liczbie na dole jest 0 występuje. I wtedy, gdy w tej liczbie na dole jest 0, zapis może być krótszy. Ja Wam najpierw zapiszę takim dłuższym zapisie, a później pokażę, jak to może być krócej. 8 razy 3, 24. 8 razy 7, 56, dodać 2, 58. 8 razy 5, 40, dodać 5, 45. 8 razy, czwórki zapomniałam zapisać, 8 razy 2, 16 i dodać te 4, to jest 20. I teraz co byśmy mnożyli? 0 przez liczbę do góry, 0 dziesiątek przez tą liczbę. No to 0 razy 3 jest 0, 0 razy 7, 0, 0 razy 5, 0 i 0 razy 2, 0. Co teraz mnożymy? 4 setki razy liczba u góry. Czyli 4 razy 3, 12. 4 razy 7, 28 plus 1, 29. 4 razy 5, 20, dodać 2, 22. I 4 razy 2, 8, dodać 2, 10. Dodajemy. Tu jest 4. 8, 5 dodać 0, dodać 2, 7, 0 dodać 0, dodać 9, 9, 2 dodać 0, dodać 2, 4 i tutaj 0 i 1. Czyli nasz wynik to 1 049 784. Ale jak już wiecie, powtarzam Wam często, człowiek chce wszystko upraszczać, pisać krócej. To można zapisać troszkę krócej. Jeszcze raz napiszę to samo mnożenie. No i najpierw dokładnie jest to samo. Ja nawet przepiszę szybciutko, tak, ponieważ teraz tu piszę wynik 8 razy 2573. No to jest oczywiście dokładnie to samo, co przed chwilą mnożyliśmy, tak? To, co było tutaj. I teraz mieliśmy tu mnożenie 0 przez tą liczbę. No to widzimy, że 0 przez tą liczbę to jest 0. To po prostu po co to pisać? Nie piszemy, nie trzeba pisać tej linijki. Nie trzeba jej pisać. Czyli pomijamy ją i teraz mnożymy 4 setki razy ta liczba u góry. 4 razy 3, 12. I gdzie piszemy? Oczywiście pod setkami, bo to są 4 setki. Dziesiątek było 0. Czyli 4 razy 3, 12. 4 razy 7, 28, 29. 4 razy 5, 20, dodać te 2, 22. 4 razy 2, 8, dodać te 2, 10. Oczywiście jest to ta sama liczba, co tutaj, tak? To jest ta sama liczba.
i dodajemy 4, 8, 7, 9, 4, 0, 1. Tak, wynik oczywiście ten sam. Czyli pamiętamy, nie trzeba tej linijki pisać. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby w odpowiednim rzędzie zacząć następny wynik mnożenia zapisywać. I przechodzimy do ostatniego przykładu, w którym mamy i wiele cyfr, i zera na końcu. I co robimy? Podobnie jak przy jednocyfrowych. Zapisujemy tak, jakby tych zer nie było. Troszkę o nich przez chwilę zapominamy. Czyli zapisujemy, zobaczcie, dłuższą jakby. Tak, tutaj i w ten sposób. Czyli tutaj nie mamy równą, ponieważ myślimy tylko o tym cyfrach bez zer. Też sobie możemy oddzielić i mnożymy tak, jakby zer nie było, czyli po prostu mnożymy najpierw 124 razy 57. 7 razy 4, 28. A dalej 7 razy 2, 14. Dodać 2, 16. 7 razy 1, 7. Dodać 1, 8. 5 razy 4, 20. 5 razy 2, 10. Dodać 2, 12. 5 razy 1, 5. Dodać 1, 6. I dodajemy. I tutaj co mamy? 8. 6 dodać 0, 6. 8 dodać 2, 10. I 1 dodać 6, 7. I teraz przypominamy sobie, oczywiście koniecznie sobie przypominamy, o naszych trzech zerach, tak? Ponieważ o nich przez chwilę zapomnieliśmy. Ale koniecznie trzech. Tu jedno i te dwa zera tutaj, tak? Czyli wynik naszego mnożenia to 7 milionów 68 tysięcy. I to by było dzisiaj na tyle.